Witam, witam kochani w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Słuchajcie, w serii Gothic 1. Tak jak pamiętacie, przed wami, słuchajcie, odcinek numer 2. Zaczynamy oczywiście kontynuację naszej przygody. Jak pamiętacie, w grze mamy dzień pierwszy, no i zaczynamy, słuchajcie, naszą przygodę, kontynuację w starym obozie. Będziemy dzisiaj oczywiście odwiedzali właśnie to przedziwne miejsce, także zapraszam was, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, a my już tutaj zaczynamy, słuchajcie, wkroczenie do starego obozu. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? No raczej nie, słuchajcie. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. Okej, udało się. Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. No dobra, czyli tutaj już więcej się nie dowiemy. Zobaczmy, co ma ten drugi strażnik do gadania. Co tu robisz przez cały dzień? Dbam o to, by nikt nieproszony nie dostał się do zamku. Dlatego nawet nie próbuj rozrabiać, bo zrobię ci krzywdę. Wow. Naprawdę. Srogo. No dobra, słuchajcie, wchodzimy do starego obozu. Naprawdę, musimy tutaj z każdym pogadać. Nie przydałby się wam dodatkowy człowiek? Jesteś tu nowy, co? Jeśli chcesz szybko dołączyć do jakiegoś obozu, spróbuj u tych świrów z sekty. Nie są zbyt wybredni, jeśli chodzi o nowych członków. Nie przyjmujemy byle kogo. No, chyba że chcesz pracować w starej kopalni. Dosyć istotna informacja. No dobra, dowiedzmy się w ogóle coś o tym starym obozie. Kto tu rządzi? Torus dba tu o względny porządek. Nad nim jest już tylko Gomez. Okej, okay, niewiele. Jestem tu nowy. Właśnie widzę. Co słychać? Jak będziesz sprawiał kłopoty, dostaniesz w ucho. Jejku, jak tu każdy, słuchajcie, jest naprawdę niemile nastawiony. Co masz na myśli, mówiąc kłopoty? Większość kopaczy płaci nam za ochronę. Jak zaczepisz któregoś z nich, będziesz miał do czynienia z nami. Jeśli złapię cię na grzebaniu w cudzych chatach. Dobrze, dobrze. Zrozumiałem aluzję. No dobra. Jak leci? Jak leci? Szukasz kłopotów? No nie, nie szukam kłopotów. Dobra, jeszcze dowiedzmy się, co tutaj możemy... No, Diego będzie nam potrzebny. Gdzie znajdę Diego? W ciągu dnia przesiaduję zwykle z Torusem przed wejściem do zamku. Okej, okay, ważna informacja. Dobra, a gdzie znajdziemy tego Torusa w takim razie? Gdzie znajdę Torusa? Zwykle kręci się przy wejściu do zamku. No dobra. Chyba już tutaj więcej od kolegi się nie dowiemy. Zobaczmy. Tutaj jak wejdziemy dalej, no naprawdę, słuchajcie, dosyć sporo ludzi tutaj, wszędzie. Tu jest chyba ten zamek, więc spróbujmy na razie oczywiście pójść tutaj w stronę zamku. Tak jak widzicie, tam chyba stoi Torus. A tutaj jest nasz kolega Diego, proszę bardzo. Odnaleźliśmy go. Mam już dość tej paplaniny, mówisz przy obcych. Dobra, opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. To się chyba nigdy nie skończy. Lepiej się do tego nie mieści. Dobra, a co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. No dobra, jest to jakaś rada. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić.
jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Też prawda. Dobra, kim jest Gomez? Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. To się chyba nigdy nie zmieni. No dobra, teraz ciekawe, co tu możemy zrobić? Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przesłał. To nie było zbyt... Okej. No i ciekawy jestem, co słuchajcie z tym listem? No nic, no spróbujmy. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Nie chciałbym być... Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. No dobra, czyli już wiemy... Trzymaj się. Już wiemy, słuchajcie, musimy, słuchajcie, dostać się do ludzi Gomeza, żeby w ogóle ten list dostarczyć. No i tak jak Diego powiedział, spotkajmy się z Torusem, zobaczymy, co tutaj uzyskamy. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Musisz wierzyć we wszystko. No dobra, spróbujmy. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. No nie, 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. No, to już mamy pierwsze wyzwanie. Na nikim nie można polegać, od co? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Tylko zachowaj to dla... Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Myślisz, że tak długo jak mnie to nie dotyczy? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Porozmawiam z Diego. No dobra, coś już wiemy. To nie mój problem. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. To nie mój problem. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. No dobra. Dalej naciskamy, dalej naciskamy. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. Aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. No, ciekawe. Dobra, jestem gotów. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne.
Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. No, to ciekawe. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak, i to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. No dobra. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. To nie było. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz? To już twoja sprawa. No tak, łatwo powiedzieć. Myślałem, że to się... Zajmę się tym. Mam już dość tej patrzenie, bo jak mnie to nie masz. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tu możemy się dowiedzieć. Nie, no okej. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. No dobra. Zajmę się tym. No dobra, na tyle wystarczy, jeżeli chodzi o rozmowę z Torusem. Wróćmy teraz na chwilę do Diego. Gdzie on jest teraz? No, panie Diego. Gdzie pan jest? To nie mój problem. Mam już dość. Grim? To nie mój problem. A tu jest Diego, dobra. Myślałem, że to się skończyło. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. No, tak ciekawe. Mnie to nie dotyczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, w tej historii, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Przy obcych. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Lepiej się w nic nie pakować. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Tylko zachowaj to dla siebie i nie... Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lew. To właśnie droga do areny. Musisz uważać na to. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę.
To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Nic nie pakuje. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. To nie było zbyt mądre. Musisz uważać. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. No dobra, już mamy, słuchajcie, kolejne zadania tutaj. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem, to nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Mam już dosyć tej... No dobra, czyli Diego jest tutaj w stanie nas nauczyć zręczności i siły. Ważna informacja. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Może. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. No dobra. Na tyle by wystarczyło. No dobrze, słuchajcie, poszukajmy w takim razie tego Grahama, bo to jest oczywiście mapka, a jak wiadomo, mapka nam tutaj jest naprawdę mocno potrzebna. Tutaj mamy jakiegoś gościa, który sobie coś tam podpala. No tutaj kopacz. Jest Graham, dobra, mamy Grahama. Pogadajmy z nim. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Ile? Nie no, przecież nic nie mówił, że mam płacić. Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. No, coś ściemnia chyba. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Dobra, zobaczmy w ogóle, co można u niego kupić. Jasne, co cię interesuje? Im więcej widać na mapie, tym jest droższa. Dobra, co on ma tutaj za mapę? Mapa kolonii. Plan starego obozu. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No dobra, i oczywiście w ogóle za chwilę zobaczymy, co jest na tej mapie, którą my dostaliśmy od niego. Jak to było? Słuchajcie, naprawdę nie pamiętam. Kiedyś takie sprawy załatwiało się tego inaczej. Dobra, tu mamy bieżące misje. Pogadajmy lepiej o czymś innym. No dobra, a ja potrzebuję dowiedzieć się, jak tą mapę wziąć. W dzisiejszych czasach na nie mój problem polegać. Od co? Pewnie masz rację. Dobra, tu są pisma, jest mapa. Mapa do starej kopalni. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dobra, zobaczmy, jak ona wygląda. My jesteśmy tutaj, także widzicie tutaj stary obóz. No i chyba tym krzyżykiem, słuchajcie, jest zaznaczona ta stara kopalnia. No i będziemy musieli się po prostu do tej starej kopalni dostać, ale zanim to oczywiście się stanie, no to słuchajcie, propozycja jest taka, żeby... Lepiej się w nic nie pakować. No, jeszcze coś wcisnąłem w tym momencie, że nie mogę chodzić. Mam już dobra, już lepiej. Być teraz w jego... no dobra, słuchajcie, idziemy poszukać rączki. Chyba mówił Diego, żeby w lewą stronę pójść odnośnie tutaj tej części starego obozu, więc spróbujemy to zrobić.
tu jest jakaś chata, ale tutaj nikogo nie widzę. Tu jest kopacz tylko. Dobra, co jest tutaj? Tutaj też nikogo nie ma. Hej, kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel. Czemu nie? Chodźmy. Świetnie. Po drodze możemy sobie trochę porozmawiać. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. No, słuchajcie, nie wiem, czy to nie będę tego żałował. Dobra, tu mamy jakiegoś kucharza. A rączki, słuchajcie, nie widzę. W żaden sposób tutaj. No dobra, pójdźmy jeszcze dalej, bo... Mieliśmy gdzieś napotkać jakąś arenę. No tu chyba wygląda na arenę. Dobra, tu jest jeszcze jakiś człowiek, zobaczmy. Jest rączka, zobaczcie. Dobra, pogadajmy z rączką. Aha. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa. Okej, okay, nie wiem, czy nie będę żałował, słuchajcie, że tego wrzoda wzięliśmy. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. No, na pewno wiesz. Szukam kogoś, kto mógłby mnie tego nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi okay. ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. No nieźle. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Dobra, czyli tutaj mamy, słuchajcie, czyli tutaj rączka może nas nauczyć fachu złodziejskiego. Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. A gdzie ja go znajdę? Poczekajcie, bo mam wrażenie, że ten wrzut... Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Gdzie znajdę Kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Nieźle, dobra. To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. No wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. No dobra, czyli rączka nas poprze. Słuchajcie, jak się czegoś nauczymy. Żeby się czegoś nauczyć, musimy znaleźć Kawalorna. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Możesz się zamknąć, choć na chwilę? Jasne! Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Okej. I co, idzie za nami? No nie, no idzie za nami ten wrzut, słuchajcie. Mamy już tutaj nockę, także jak widzicie, dzień pierwszy w naszej przygodzie się skończył. Mamy pierwszą noc, no i oczywiście będziemy musieli tutaj troszeczkę teraz poszarpać. No dobra, pogadajmy, tutaj mamy jakiegoś kucharza.
Mamy snapa, zobaczmy. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Oho, zaczyna się. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Dobra, co to jest takiego? Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Okej. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Okej. No dobra. Mister Wrzut już nas tutaj przestał zaczepiać. Jakaś opuszczona chata. No tutaj nie ma żadnych opuszczonych chat. Nie widzę tutaj naprawdę żadnych chrząszczy na razie. Myślałem, że to się skończyło. Dość tej paplaniny. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No dobra, pogadajmy dalej. Co tu mamy? Tu jest jakieś grawo. A kto to jest? Grawo? Co słychać? Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jeśli podpadniesz któremuś z wpływowych ludzi, zgłoś się do mnie. Razem coś wymyślimy. Ludzie zawsze gadają. Okej. Zawsze to samo. Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No, załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk torusowi. Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa, a to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziób musisz go mieć po swojej stronie, więc przychodzisz do mnie i mówisz, w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet Torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i Torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. To nie mój problem przy obcych. Dobra. Myślałem, że to się skończyło. Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować, ale uprzedzam, moja pomoc będzie cię kosztowała od 100 do 500 bryłek rudy. Sporo bierze. Mam już dość. To się już nie, no to ja tutaj nie mam na razie żadnych problemów. Dobra. Tylko zachowaj to dla siebie. Możesz mi powiedzieć, które cienie należą do najbardziej wpływowych? Chcesz mieć po swojej stronie najważniejszych ludzi? Co? Najpotężniejszym z cieni jest Diego. Do jego zaufanych ludzi należą Rączka, Świstak i Zły. Dexter i Fisk handlują na targowisku. Mają szeroką klientelę, w tym nawet strażników, więc są dość wpływowi. No i jest jeszcze Skaty. On rządzi na arenie, organizuje walki i takie tam. Wielu ludzi jest mu winnych pieniądze, więc on również jest sporą szychą. Okej. Dobra, coś tam się żeśmy dowiedzieli, możemy iść dalej. Nie było zbyt dość tej paplaniny. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Spadaj. Chcesz być przez chwilę... Powtórzę. Nie powinieneś... Możesz się zamknąć, choć... Jasne! Mam już dość tej paplaniny. No i co? Mamy towarzysza, tylko zachowaj to, którego niestety jeszcze musimy pilnować.
Dobra, zobaczmy, rozejrzyjmy się troszeczkę po tym starym obozie. Dobra, gdzie my trafiliśmy? Tutaj jest kopacz, kopacz, kopacz. Dobra, naprawdę zaczyna się tu, jak widzicie, robić bardzo, bardzo ciemno. Nie za wiele widać. Dobra, tutaj ktoś siedzi. Jest świstak, czyli to jest kolejna osoba od Diego. No i pogadajmy Cześć. Z nim. Jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I? I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Przyszło ci do głowy, że mógłbym po prostu uciec z twoją rudą? Nie zapominaj, że to jest niewielka kolonia. Prędzej czy później bym cię znalazł. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. No dobra. Kolejna misja, także jak widzicie, słuchajcie, zadań mamy tutaj multum do zrobienia. No i cóż, postarajmy się jeszcze tutaj trochę bardziej rozejrzeć. Tu mamy jakieś drzwi. Czyli tu jest jakiś skład, do którego, no, jak widać, nie można się dostać. Tutaj kolejny. Witaj! Wow. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. No, uwaga. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Spodnie kopacza. Jezu, 500 bryłek rudy, słuchajcie. No, sporo. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Może innym razem. No dobra, jak widzicie, mamy za mało i na pewno nie będziemy ze swojej kieszeni tutaj dokładać. Spróbujmy wrócić do świstaka, zapytać się, czy faktycznie 100 czy 110. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz. Tylko się pośpiesz. No dobra. Czyli to była dobra decyzja, słuchajcie, żeby wrócić do świstaka. Mamy teraz 110 bryłek rudy. Ciekawe, czy nie usłyszymy, że 120. Zaraz zobaczymy. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Jak najbardziej. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. No
Dobra, zobaczmy. Pokaż mi swoje towary. Dobra, czyli tutaj jesteśmy w stanie u niego kupić broń. No dobra, dobra, słuchajcie, naprawdę nieźle to wygląda. Dobra, teraz tak, zobaczmy w ogóle na te przedmioty, słuchajcie. Zobaczmy na ten miecz. Miecz świstaka 20, no w porównaniu do tego, co mamy teraz. Wymagana siła 15. No dobra, mamy ten mieczyk. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale... Spadaj. Chcesz być przez chwilę... Możesz się zamknąć, choć na chwilę? Jasne! No dobra, mamy ten miecz. Co prawda dobrze by było ten miecz po prostu wykorzystać, no ale cóż, słuchajcie, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby zdobyć oczywiście poparcie. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co... Trzymaj się. Jak leci? Świetnie. Wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja No dobra, tutaj już nic więcej, jak widzicie, u świstaka nie zdziałamy. Mam nadzieję, słuchajcie, że Fisk nie będzie miał do nas żalu. No i trochę rozejrzyjmy się tutaj po tych osobach, które tutaj są, jak widzicie. Dobra, kopacz. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. No, ciekawe. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. No i co, słuchajcie, mamy iść czy nie? Piszcie w komentarzach, czy co byście tutaj zrobili. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem, 5 lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa.
Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. No dobra, słuchajcie, czyli tutaj Bal Parwes może nas zaprowadzić do, no tutaj, na te bagna, do tutaj wyznawców śniącego. No ale zanim to zrobimy, bo oczywiście... Hej, ty! Wow. Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co? Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O, i szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra, możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha, jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem, posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy. Nie ma rudy, nie ma receptury. No dobra, ale o rudzie porozmawiamy, jak będziesz miał recepturę w ręku. Nie. Albo zapłacisz mi z góry, albo sam sobie idź do obozu na bagnie. Jest tu wielu żółtodziobów. Chyba jednak zlecę to zadanie komuś innemu. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. No dobra, słuchajcie, czyli wychodzi na to, że będziemy musieli tak czy inaczej trafić... Ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia. Spadaj. Chcesz być przez... No nic to nie daje na razie. Możesz się zamknąć, choć na... Jasne! No nie jesteśmy w stanie tego wrzoda się pozbyć. No i tak jak słyszeliście, musimy, słuchajcie, tutaj z tym Bal Parwesem na pewno pójść w ślady tutaj tej sekty na bagnach, żeby oczywiście móc, no, spróbować wykonać zadanie, które tutaj nam dał Diego. No tutaj sami kopacze, słuchajcie. Także ja nie widzę żadnej tutaj opuszczonej, żadnego opuszczonego domu. A naprawdę robi się tutaj już coraz ciemniej, nieprzyjemnie, więc... Dobra, kto tu jest? Mądra decyzja. Dobra. Jak widzicie, słuchajcie, wejść też się za bardzo nie da.
No, ale mamy tutaj Mordraga. Znaleźliśmy Mordraga. Tu jest jakaś opuszczona. No, ale chrząszczy to ja tutaj, słuchajcie, nie widzę żadnych. Hej! Nowa twarz! Jestem Mordrag. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. No cóż, dobra. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. No dobra, dowiedzmy się coś o tym nowym obozie. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. No dobra, słuchajcie, jeszcze zobaczmy, co pokaż ma... mi, co masz do zaoferowania. Wybierz do coś. Co tu jest takiego ciekawego? No nie ma zbyt wielu rzeczy, ma wytrych, bo my na razie nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać. No dobrze, słuchajcie, na razie postawimy tutaj kropkę na D, jeżeli chodzi o odcinek numer 2. Jak widzicie, a gdzie ten wrzut? Dawaj, wrzodzik, chodź, no tutaj. Słuchajcie, no tak jak widzicie, mamy dwie możliwości, czyli możemy iść do nowego obozu z Mordragiem, możemy iść z Balparwezem do obozu na bagnie, no i słuchajcie, musimy tą decyzję przemyśleć, no i oczywiście jeżeli już tutaj wybierzemy, no to na pewno albo w jedną, albo w drugą stronę. Oczywiście jeszcze nie łącząc się z żadnym obozem, bo nie jesteśmy w stanie jeszcze tej decyzji podjąć. No ale jak widzicie, za każde zadanie mamy doświadczenie, więc im więcej zadań tutaj wykonamy, słuchajcie, w tym można powiedzieć, w tej kolonii Korinis, tym lepiej oczywiście. A, nowa twarz. Wow. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. A co będę z tego miał? Dopilnuję, żeby nic złego ci się nie przydarzyło na moim terenie. Jak goście z nowego obozu nadepną ci na odcisk albo wkurzyć jakiś świr z sekty, możesz na mnie liczyć. Jeśli weźmiesz się za łby z jakimś kopaczem, pomożemy temu z was, który zapłacił podatek. Proste, nie? A jeśli okaże się, że obydwaj zapłaciliśmy? Wtedy będziemy spokojnie patrzeć, jak się zażynacie, ale to się nie zdarza zbyt często. Czyli nie wiadomo, słuchajcie, tak naprawdę za co płacimy? A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy.
Mam nadzieję, że się rozumiemy. No raczej. Do zobaczenia. Miej oczy szeroko otwarte. No dobra. Przepuść mnie! Jest. Wiesz co? Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. No dobra, wrzut nas tutaj zaprasza do swojej chatki. Spadaj. Chcesz być Możesz się za... Jasne! No dobra, słuchajcie, bo szakal tutaj nam przeszkodził, także dziękuję wam bardzo za udział w odcinku numer 2, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, naprawdę czekam na was dużo ciekawych rzeczy, a my słuchajcie, no widzimy się w odcinku numer 3, piszcie w komentarzach, co mamy zrobić, czyli czy pójść z Balparwezem do obozu na bagnie, czy pójść z Mordragiem do nowego obozu, no i oczywiście zobaczymy, kto tutaj będzie miał rację, którą ścieżką będziemy musieli podążyć. Także dzięki wielkie za dzisiaj. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz zapraszam na odcinek numer 3. Już dzisiaj, już teraz. A teraz trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej! Gdzie wyjechać nie mogę.